Emeryt ma niewyobrażalne długi. To jedyny taki przypadek w Polsce, by pojedyncza osoba miała tyle zaległości do spłaty. Osiemdziesiątjeden-latek nawet gdyby intensywnie pracował, nie zdoła zwrócić pieniędzy państwu. Emeryt wziął na siebie decydowanie za dużo. Będzie obarczony ratami już do końca życia. Doliczając odsetki, jego dług ciągle rośnie. Kwota jest zaporowa. Emeryt jest zadłużony na kilka milionów złotych. Dokładna kwota zwala z nóg. Krajowy Rejestr Długów przedstawił niepokojące statystyki. Starsze osoby mają w sumie prawie 800 tysięcy zobowiązań, a ich całkowita suma to ponad 5,7 miliardów złotych. Najwięcej zadłużonych seniorów zamieszkuje Śląsk, na drugim miejscu znajdują się osoby z Mazowsza, a na trzecim z Dolnego Śląska. Tylko jeden z nich, 81-letni mężczyzna, ma do spłaty miliony złotych. Emeryt jest winny państwu 8,3 miliona złotych. Wiadomo, że mieszka na wsi w powiecie pszczyńskim na Śląsku. Dla ekspertów to wręcz ewenement. To wyjątek, bo seniorzy mieszkający na wsi generalnie radzą sobie lepiej, niż ci żyjący w miastach. W bazie danych KRD emeryci z obszarów wiejskich mają do spłaty zaledwie 17% kwoty, którą łącznie muszą uregulować mieszkańcy miast. Przedstawił wnioski prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki. Nie wiadomo dlaczego 81-latek tak się zadłużył. Seniorzy są też wykorzystywani przez bliskich. Innymi niepokojącymi danymi są te, dotyczące wieku. Nie tylko seniorzy zadłużają się na potęgę. Rośnie też liczba osób do 35 roku życia, które biorą na siebie masę kredytów. Nie liczą oni sił na zamiary, często wpadają w pułapkę kredytów, chwilówek i odsetek. Dzisiaj grzeje, 1. Lawina hejtu na Martynę Wojciechowską. Wszystko przez słowa o depresji 2. Polsat przekazał druzgoczące wiadomości. Nie żyje uwielbiany dziennikarz i operator. W przypadku starszych osób nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy to kredyt na poczet bliskiej osoby, syna, córki, wnuczka, brali dziadkowie lub rodzice. Krewni obiecywali, że będą za nich spłacać obciążające raty. Niestety często takie deklaracje nie miały pokrycia w rzeczywistości, a emeryci zostali ze zobowiązaniami do spłaty. Ich, seniorów, przypis redakcji, zadłużenie nie wynika z faktu przejścia na emeryturę, a tym samym odchudzenia portfela, a raczej ze zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach. A zmniejszenie dochodów nie podnosi zdolności do ich spłaty, tłumaczy prezes KRD. Najlepsze newsy dnia, źródło, RMF24. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.